Kolejne pytanie. Proszę bardzo. To jest dobra, bo jest nie. Proszę bardzo. Panie prezesie, 2 lata temu po wyborach do Parlamentu Europejskiego mieliście, czy mieliśmy wtedy, bo byłem wtedy w pańskiej partii, 10% w sondażach wyborczych i duże zaufanie społeczne. Można było ten czas wykorzystać na taką ciężką pracę u podstaw, na szukanie optymalnych rozwiązań, na rozwiązywanie problemów Polaków. Zamiast tego, mam wrażenie, w partii skupiono się na walkach o stołki. Efekty są, jakie są. Ostatnio wpadło mi w ręce lista z wyborów samorządowych ostatnich do Sejmiku Małopolskiego. Z tej listy bodajże 1 lub 2 osoby tylko zostały w pańskiej partii. Ostatnio z pańskiej partii odeszła wieloletnia pani prezes regionu małopolskiego i oddziału krakowskiego. Mam wrażenie, że coraz mniej ludzi jest w ogóle wokół pana. I chciałem zapytać, gdzie pan upatruje problemu, gdzie pan upatruje powodu tego problemu? Wie pan, ilość ludzi w partii się wyraźnie zwiększa, także panna Agata nie odeszła z partii, złożyła tylko rezygnację z obydwu stanowisk. No, rozmawiałem z nią godzinę temu, to chyba wiem. I co więcej, będzie startowała od nas z jedynką w wyborach samorządowych do Sejmiku Wojewódzkiego. Najbliższych. Takie informacje są nieścisłe. Natomiast rzeczywiście jest wymiana i to nie jest wymiana pokoleniowa, tylko niektórzy ludzie są zmęczeni, rezygnują. Niektórzy uważają, że jesteśmy zbyt skrajni, głosząc ideałów. Niektórzy uważają, że odwrotnie, że odchodzimy od ideałów. Prawda? Każdy ma swoje. To prawda jest taka, że na ogół ludzie zaczynają mieć żony, dzieci i żony mówią, słuchaj, zajmij się czymś, co da ci pieniądze. Bo musi pan wiedzieć, że każda partia socjalistyczna, lewicowa, zapewnia swoim członkom po wygraniu wyborów, no jeżeli nie posadę, to przynajmniej koncesję na prowadzenie budki z papierosami. Natomiast jak my wygramy wybory, nie będzie posad, jak na lekarstwo. Budkę będzie mógł prowadzić każdy bez żadnej koncesji. Więc my nie możemy nic dać naszym ludziom, jeżeli my wygramy wybory. Nie możemy im nic zaoferować, rozumie pan? Ci ludzie pracują czysto dla idei. Ja mam wrażenie, panie prezesie, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Ja widzę na tej sali wiele osób, które siedzą dzisiaj na innych trybunach, a kiedyś działały z panem i działają dzisiaj gdzie indziej nie dlatego, że się zniechęciły, tylko co najwyżej zobaczyły, że idea to czasem jest tylko taka powierzchowność, a w środku często chodzi o zupełnie coś innego. To nie pan powie o co, bo chciałbym wiedzieć. Jestem bardzo zainteresowany. Odpowiesz, nie, nie potraficie, tak? Nie potraficie przekonać Polaków do swoich racji, a nie członków swojej partii, także no w tym jest problem. No jest problem i jest bardzo trudny, bo przepraszam bardzo, oglądalność TVP3 jest bardzo niewielka, natomiast nasi konkurenci siedzą w TVP1, TVP2, w TVN-ie, która w ogóle nas nie pokazuje, to kompletnie całkowity blankiet. Prawda? I mamy problemy z dotarciem do ludzi. Także jest to celowa obrona establishmentu. Przecież wiadomo, że ci ludzie, jak my dojdziemy do władzy, to przecież ta klasa polityczna pójdzie siedzieć. To nie są żarty. Ci ludzie, którzy są obecnie u władzy, pójdą siedzieć. Każdy, kto głosował na przykład za przymusem emerytalnym, pójdzie siedzieć z artykułu, który mówi, kto przemocą lub podstępem skłania inną osobę do niekorzystnego rozporządzania się własnym lub cudzym mieniem, podlega karze więzienia od 1,5 roku do 5 lat. I pójdą siedzieć do więzienia, łajdaki. Ci, co zrobili 500+, pójdą siedzieć za demoralizację. Oczywiście, że tak. Panie pośle, ja bym... Dyskwalifikuje się pan już na samym starcie. To znaczy, ja bym nie chciał, żeby ta dyskusja... Nie rozumiem. 500 zł bierze mniejszość Polaków. Więc większość powinna na mnie głosować w tym momencie. Panie proszę, ja też nie chciałbym, żeby ta dyskusja sprowadzała się do tego, czy że my jesteśmy świetni, a media nas nie promują, bo to słabe jest, przyzna pan. Ale to nie jest żaden argument. Natomiast mnie ciekawiło, bo to taka wewnętrzna dyskusja korwinowców, powiedzmy. Dobrze. Dlaczego, wygrał wybory pan Trump? Bo go jednak pokazywano, ośmieszano, ale pokazywano go w każdym programie. No ale panią Klinton też pokazywano nawet więcej. Ale go pokazywano. Dobrze, ale ja wrócę jeszcze na moment do tej wewnętrznej dyskusji między korwinowcami. Nie idea, a co w takim razie? Znaczy, ja mam wrażenie, że tak naprawdę idea to tak jak jest...
ideą się łatwo posługuje, mówiąc i uformułując przekaz do wyborców, a w gruncie rzeczy chodzi tak naprawdę o to, co w każdej innej partii. No wystarczy spojrzeć. Ja miałem wielu przyjaciół w partii Korwin jeszcze do niedawna. Teraz wszyscy się podobnie do mnie zniechęcili i odeszli. Ale oni wszyscy zauważają, jak była wielka tragedia w partii, kiedy odebrano partii subwencje wyborcze, kiedy zniknęły pieniądze. Ja widziałem, jak po wyborach do Europarlamentu walczono o stołki i o pieniądze, a nie o ideę. I mam wrażenie, że to o to teraz chodzi. Gdzie walczono o stołki? Bo mogę wiedzieć? Kto walczył, jakie stołki? Nie było żadnych stołków. Zwracam uprzejmie uwagę, że nie ma żadnej tragedii w partii. Nawet udzieliłem wywiadu, pan może przeczytać. Ty mówię, że nawet może, że to może być i dobrze, bo właśnie niektórzy ludzie, którzy zależało na pieniądze, się odsuną. Wcale, ja wcale nie tragizuję z tego powodu. Że kolejne pytanie w takim razie.